Chociaż doświadczenie lekarzy jest nie do przecenienia, to dobrze, jeśli wspiera ich nowoczesny sprzęt. Zwłaszcza taki, który pozwala na dokładną diagnostykę najmniejszych pacjentów. Samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 1 w Zabrzu od dziś może korzystać z nowoczesnego cytometru spektralnego, który pomaga dokładnie diagnozować choroby onkologiczne i hematologiczne u dzieci. Paweł Jędrusik. Urządzenie analizuje pobraną próbkę szpiku i umożliwia jednoczesną analizę ponad 20 markerów na pojedynczej komórce nowotworowej. Brzmi skomplikowanie, ale w praktyce ma jedno proste zadanie – pomóc lekarzom w podjęciu decyzji o tym, w jaki sposób leczyć małego pacjenta. Do tej pory używaliśmy cytometru tradycyjnego, czyli konwencjonalnego, który ma znacznie mniejsze możliwości, także ten cytometr znacznie rozszerzy nasze możliwości zarówno diagnostyczne, jak i badawcze. Ale oprócz stosowania przy leczeniu białaczki czy chłoniaka, używać go będzie można również w przypadku chorób hematologicznych. Urządzenie kosztowało 1 200 000 zł. Dzięki darczyńcom kupiła je Fundacja Iskierka. Jest jednym z najlepszych i to powoduje, że dla dzieci, tu mówię z perspektywy rodzica, jest to niesamowity postęp. Kiedy badamy dziecko w 15 czy 30 dobie szpik dziecka i sprawdzamy pozostałość ile komórek nowotworowych, to wcześniejszy sprzęt, który tu był, dawał możliwość określenia tych komórek na poziomie 1 do 100. Obecny daje na poziomie 1 do miliona. O ile Aurora, bo tak nazywa się cytometr, używana będzie do leczenia, to warto stawiać na profilaktykę i obserwować, czy coś niepokojącego nie dzieje się u dziecka. Na przykład pojawienie się guzka, zwłaszcza jak jest niebolesny, powiększone węzły chłonne, zwłaszcza w nadebojczach, także niebolesne, skaza krwotoczna małopłytkowa, objawy oczne, których wcześniej nie było u dziecka, także poranne bóle głowy, zwłaszcza jeżeli im towarzyszą wymioty. Co roku w Polsce rozpoznawanych jest około 250 przypadków ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci.